Wyjaśnić niewyjaśnione. W dzisiejszym materiale opowiem o wydarzeniach, jakie miały miejsce wiosną 1988 roku. Doszło do splotu nieszczęśliwych wydarzeń. Jednak, aby dogłębnie zrozumieć specyfikę sprawy, będziemy musieli powrócić do zasad panujących w ówczesnej Polsce. Młody mężczyzna, który miał przed sobą całe życie, stracił je w wyniku własnego błędu. Niewinna chęć przejazdu taksówką zakończyła się prawdziwym dramatem. Jednak czy jest to prawdziwa wersja wydarzeń? W tym materiale opowiem o jeszcze jednym możliwym przebiegu historii. Wersja nieoficjalna, która wydaje się być najbardziej prawdopodobna. Choć z punktu prawnego sprawa już dawno uległa przedawnieniu, to nadal pozostaje chęć dowiedzenia prawdy. Bliscy ofiary odrzucają oficjalną wersję wydarzeń, przedstawioną przez milicję obywatelską, podkreślając, że w tej sprawie znajduje się zbyt wiele niejasności. Pomimo upływu ponad 30 lat, wciąż wierzą w sprawiedliwość. Sprawcy już nic nie grozi w kwestii karnej, dlatego rodzina mężczyzny apeluje o wyjawienie prawdy i przyznanie się winnych. Zapraszam do wysłuchania historii Kazimierza Marszały. Rok 1988. Powstała w Polsce fala strajków, które wybuchły wiosną i latem w polskich zakładach i przedsiębiorstwach. Pośrednio doprowadziły do podjęcia próby porozumienia władz komunistycznych i opozycji w ramach obrad Okrągłego Stołu, czego skutkiem była transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, utrwalonego wprowadzeniem stanu wojennego, władze komunistyczne przeprowadziły 29 listopada 1987 roku referendum w sprawie wprowadzenia tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej. Nawet sfałszowane wyniki głosowania wykazały nikłe poparcie dla poczynań rządu Zbigniewa Messnera. 1 lutego 1988 roku wicepremier Zdzisław Sadowski wprowadził najwyższą od 1982 roku podwyżkę cen. Już od końca 1988 roku władze wzmogły represje wobec podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. 9 listopada aresztowano Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej, a Urząd Wojewódzki w Gdańsku zakazał działalności Krajowej Komisji Wykonawczej Solidarności. Wiosną 1988 roku Solidarność rozpoczęła akcję występowania do sądu o rejestrację swoich poszczególnych komisji zakładowych. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem władz, co pogłębiło rozgoryczenie społeczeństwa, wywołane wcześniej podwyżkami cen. 8 marca, w 20. rocznicę wydarzeń marcowych, Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizowało demonstracje studenckie w Warszawie, Krakowie i Lublinie i zażądało rejestracji zrzeszenia. W maju 1988 roku doszło także do potężnych strajków w Stoczni Gdańskiej. Tło historyczne ma wielkie znaczenie w sprawie, którą zamierzam dziś przedstawić. Rzadko się zdarza, aby jeden przypadek miał dwie wersje zdarzeń. Oficjalną oraz tą nieoficjalną. To, która jest bliższa prawdy, pozostawię do Państwa oceny. Natomiast jedno jest pewne już na ten moment. Doszło do ogromnej tragedii, której można było uniknąć. Majówka 88. Kazimierz Marszała miał 34 lata. Od urodzenia był gdańszczaninem. Pracował w jednej z sopockich spółdzielni szkło. Kazimierz był żonaty. Wspólnie z żoną doczekali się również upragnionego dziecka. Mężczyzna od zawsze był typem spokojnego człowieka. Dla każdego był zwykle uprzejmy. Kazimierz nie miał wrogów, a w swojej pracy był bardzo lubiany i szanowany. Majówka 1988 roku była dla niego szczególnie radosnym czasem. Otrzymał upragniony paszport, dzięki któremu mógł udać się do pracy do Berlina Zachodniego, gdzie mieszkał jego brat. Tutaj warto dodać kolejny rys historyczny, aby zrozumieć przebieg wydarzeń. W tamtym okresie
otrzymywanie paszportu nie było takie oczywiste jak teraz. Dokument wydawała jednostka milicji obywatelskiej i to w głównej mierze od ich humoru zależało, czy ów paszport się otrzyma. Jednak po powrocie z zagranicznej podróży dokument podlegał zwrotowi do właściwego organu. Dlatego to wydarzenie Kazimierz Marszała postanowił świętować na swój sposób. Oczywiście, udając się w wojaż z baru do baru, co finalnie okazało się największą zgubą. W piątek 6 maja 1988 roku Kazimierz Marszała odwiedził swoją koleżankę z biura obok. Mężczyzna zaprosił ją na wspólne świętowanie po pracy. Kobieta zgodziła się i zaraz po zakończeniu obowiązków służbowych opuściła wraz z Kazimierzem teren spółdzielni. Po drodze spotkali jeszcze jedną znajomą, która była w posiadaniu samochodu, popularnego na tamte czasy Fiata 126P. Cała trójka udała się w drogę do Gdańska. Po drodze zrobili sobie jednak przystanek. Zatrzymali się na Przymorzu, przy ulicy Chłopskiej. Mieszkał tam dobry kolega Kazimierza. Początkowo postój miał trwać tylko kilkanaście minut. Ostatecznie spędzili tam godzinę. Następny przystanek miał miejsce około godziny 18. Biesiadnicy wstąpili do kolejnego kolegi marszały. Tym razem spędzili tam 2 godziny, racząc się koniakiem. Po opróżnieniu butelki i głód zabawy tylko narastał. Kazimierz zaprosił wszystkich swoich kompanów do restauracji Tip Top w Gdańsku. Było to około godziny 20. Ostatecznie kierująca samochodem zrezygnowała z dalszego udziału w zabawie. Pożegnała się z towarzystwem i ruszyła w drogę do domu. Kazimierz wraz z przyjaciółmi raczył się w restauracji piwem, a następnie kolą z dodatkiem wysokoprocentowego trunku. Zabawa trwałaby w najlepsze, jednak po godzinie 22 lokal był zamykany. Marszała uregulował wtedy należność, wynoszącą aż 8000 starych złotych. Podchmielone towarzystwo wytoczyło się na ruchliwą ulicę Grunwaldzką w Gdańsku. Są to okolice dzisiejszego przystanku tramwajowego, Jaśkowa Dolina. Udali się wspólnie na postój taksówek. Niestety był pusty. Trójka znajomych postanowiła zatem wejść na jeszcze jednego, tak zwanego rozchodniaczka, do znajdującej się nieopodal restauracji Newskiej. Na postój podjechała jednak w tym momencie taksówka i koleżanka marszały postanowiła wracać do domu. Natomiast obaj panowie ruszyli do Newskiej. Byli wyraźnie niedopici i nie chcieli tak szybko kończyć tego przyjemnego wieczora. Pomimo, że lokal był zamknięty, to udało im się wejść do środka i przy barze wypić jeszcze po jednej setce. Tragiczny splot wydarzeń. Mężczyźni po wyjściu z restauracji Newskiej byli już mocno zamroczeni. Kazimierzowi Marszale w wyjściu z lokalu musiał pomagać kolega. Mężczyzna wziął też na ramię torbę Kazimierza, w której znajdowało się kilka butelek napoju wysokoprocentowego Polones i pomarańcze. Rozchwianym krokiem dotarli po raz kolejny do postoju taksówek. Nieszczęśliwie nie było ani jednego pojazdu. Za to utworzyła się tam spora kolejka oczekujących. Na czele kolejki stać miał młody mężczyzna, około 175 cm wzrostu, krępej budowy ciała. Mężczyzna ubrany był w skórzaną kurtkę. Jego wiek określono w przedziale 20-25 lat. Kazimierz Marszała wraz ze swoim przyjacielem ustawił się na samym końcu kolejki. Jednak długie oczekiwanie zaczęło mężczyzn irytować. Kompan Kazimierza postanowił przejść się kawałek dalej, w kierunku restauracji Krystal, aby być może tam złapać upragnioną taksówkę. Odstawił wtedy na ziemię torbę, którą miał na ramieniu i chwiejnym krokiem odszedł. W tym samym momencie podjechał samochód pewnej korporacji. Miejsce w taksówce zajął młody mężczyzna, który stał na początku kolejki. Następnie samochód zatrzymuje się kawałek dalej, pod klubem Ster. Pasażer planował stamtąd odebrać swoich znajomych. Podczas gdy młody mężczyzna opuścił pojazd, aby zawołać przyjaciół, onieśmielony Kazimierz Marszała
podszedł do kierowcy taksówki. Zapytał go wtedy, czy może zawieźć ich na Przymorze. Kierowca odmówił kursu. Dlatego niestrudzony marszała podszedł do młodego mężczyzny w skórzanej kurtce. Chwilę rozmawiali, jednak nigdy nie udało się ustalić, o czym dokładnie. Według jednej z teorii, Kazimierz mógł zaproponować wspólny przejazd i podzielenie się kosztami. Jednak młodemu mężczyźnie ten pomysł nie przypadł do gustu. Wywiązała się między nimi przepychanka słowna. Niewykluczone, że podpity Kazimierz mógł ubliżyć mężczyźnie. Niespodziewanie, młody mężczyzna kopnął marszałę w okolice żeber. Kopnięcie nie było silne, ponieważ marszała nie przewrócił się. Mężczyzna w skórze wsiadł do taksówki, a po chwili z niej wysiadł, poprawiając uderzenie, tym razem pięścią w nos. Kazimierz upadł na chodnik, był nieprzytomny. Zdenerwowany kierowca taksówki wyprosił wtedy pasażerów z pojazdu, jednocześnie szukając telefonu, aby powiadomić o zdarzeniu milicji i pogotowie. Najbliższy aparat telefoniczny był jednak nieczynny. Na szczęście z rządzeniem losu ulicą Grunwaldzką przejeżdżała milicyjna Nyska. Na jej pokładzie znajdowali się włocławscy zomowcy, którzy tego wieczora mieli patrolować gdańskie tereny. Zaalarmowani przez kierowcę taksówki zatrzymali się. Funkcjonariusze powiadomili wtedy też pogotowie o zajściu i przeszukali odzież pokrzywdzonego. Jako że zauważyli rozbity nos, postanowili ułożyć Kazimierza Marszałę w bezpiecznej pozycji, aby uniknąć zadławienia. Wydarzenia te miały miejsce około godziny 22:30. Podczas gdy zomowcy zaopatrywali marszałę w pomoc, sprawca wydarzeń przez nikogo niepokojony oddalił się z miejsca zdarzenia. Przyjaciel Kazimierza również przepadł bez wieści. Choć tak naprawdę, gdy zobaczył milicjantów, zabrał torbę z rzeczami marszałej i uciekł z miejsca. Wspomnianą torbę dostarczył dopiero drugiego dnia żonie Kazimierza. Pogotowie ratunkowe zjawiło się na ulicy Grunwaldzkiej około godziny 22:40. Niezwłocznie przewieziono Kazimierza Marszałę do kliniki ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Podróż karetką zajęła około 15 minut. Na miejscu lekarze stwierdzili uraz głowy i obecność krwiaka wewnątrz czaszki. 34-latka poddano natychmiastowej operacji neurochirurgicznej. Niestety, pomimo wysiłku włożonego w ratowanie Kazimierza, po 6 dniach, 12 maja zmarł, nigdy nie odzyskując przytomności. Lekarze z Akademii Medycznej w Gdańsku przekazali dokumentację medyczną Kazimierza Marszały Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Pod nadzorem miejscowej prokuratury przeprowadzono śledztwo w sprawie. Zgodnie z ówczesnym prawem, pobicie Kazimierza Marszały było zagrożone karą pozbawienia wolności na okres nie krótszy jak 2 lata. Niestety organom ścigania nie udało ustalić się świadków zdarzenia. Pomimo, że wszystko rozegrało się na jednej z ruchliwych ulic turystycznego miasta, śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Karalność czynu ustała natomiast 12 maja 1998 roku, a akta sprawy zostały przekazane do utylizacji. Wersja nieoficjalna. Ta sprawa ma też swoją drugą nieoficjalną wersję wydarzeń. Tutaj pragnę podziękować administratorom facebookowej strony Zbrodnie z Archiwum Mix za udostępnienie materiałów. Pierwsza przedstawiona wersja to była wersja milicyjna, znajdująca się w aktach śledztwa, powtarzana później w wielu publikacjach i programach telewizyjnych. Jednak w ten przebieg wydarzeń nie wierzy rodzina Kazimierza Marszały. Te szokujące informacje jako pierwsza opublikowała strona Zbrodnie z Archiwum Mix. Jednak od początku podkreślają, że jest to tylko hipoteza, nie podparta żadnymi twardymi dowodami. Hipoteza przekazywana z ust do ust, w wąskim gronie otoczenia Kazimierza. Jednak wydaje się być bardzo prawdopodobnym zapisem przebiegu wydarzeń z maja 1988 roku. Według podejrzeń rodziny Kazimierza Marszały, ich bliski mógł paść ofiarą brutalnego ataku ze strony interweniujących wówczas funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W rzeczy samej nie wiadomo, ze względu na brak postronnych świadków, co tak naprawdę wydarzyło się w zagadkowym okresie pomiędzy odjazdem taksówkarza Władysława R. a przewiezieniem Kazimierza Marszały do szpitala. Czy w tym czasie Kazimierz Marszała był mimo wszystko przytomny i naraził się czymś interweniującym milicjantom? Czy doszło wówczas do jakiegoś konfliktu na linii Marszała-Milicja?
Oczywiście, nie da się już tego jednoznacznie potwierdzić, ale wykluczyć ponad wszelką wątpliwość też nie. Tym bardziej, że według rodziny, podczas badania anatomopatologicznego ujawniono w głowie ofiary kilka krwiaków, co świadczyłoby o tym, iż marszała otrzymał kilka urazów w głowę, a nie tylko jeden, jak zakładała wersja milicyjna. Podczas ceremonii pogrzebowej ksiądz przemawiający nad trumną użył wedle relacji rodziny sformułowania, iż Kazimierz Marszała został spałowany przez milicję. Dziwnym trafem, ksiądz ten wkrótce został karnie przeniesiony do innej parafii. A skąd do władz mogła dotrzeć informacja o tym przemówieniu? Jeśli nie od obecnych na pogrzebie tajniaków lub ich agentów czy nosicieli. Lata 80. XX wieku. Był to okres, kiedy przypadki zgonów w wyniku zetknięcia z milicją obywatelską czy służbą bezpieczeństwa nie należały do sporadycznych. Był to okres wszechwładzy, swawoli i praktycznej bezkarności służb. Niejasna w opinii rodziny była również postawa kolegi marszały, który akurat w krytycznym momencie przepadł gdzieś bez wieści, a zaraz potem znowu się ujawnił, zabrał ukradkiem torbę marszały z miejsca zdarzenia i oddał ją nazajutrz jego żonie. Co tak naprawdę się wydarzyło, tego chyba się nigdy nie dowiemy. Jednak warto mieć na uwadze obie wersje zdarzeń, obie jako możliwe, zważywszy na to, jakie wydarzenia miały miejsce w Gdańsku podczas majówki 88 roku. Dochodziło tam do eskalacji agresji i wyładowania frustracji. Dlatego mając na uwadze rys historyczny, jestem skłonny przychylić się do nieoficjalnej wersji wydarzeń. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.